Hej siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pentagon Challenge. No i co, dzisiaj zaczynamy od dnia, w którym właśnie Molina jest gotów do podpisania kontraktu z klubem Baja, więc dzięki temu dostajemy 2 miliony funtów, ale 30 tysięcy dostaje Instituto i 50 tysięcy Boka. Więc jakoś niecałe te 2 miliony dostaniemy. No ale teraz, niech te 2 miliony już wpadną oficjalnie na nasze konto. Tak, już jest, są zadowoleni z faktu, że Molina został sprzedany ze sporym zyskiem. Tak więc bardzo dobrze, a zobaczmy w ogóle jego historię w tym klubie. Z wolnego transferu, tak więc no jest spory zysk jednak. Dobra, mamy piłkarzy usuniętych z listy życzeń. Juan Correa, który jest przecież w naszym klubie. Oraz Ariel Monier, który też jest w naszym klubie. Dobra, tutaj mamy mecz rezerw, ale już jutro w sumie mamy kolejny mecz. Tak więc już tutaj, już coraz bardziej ograni są nasi zawodnicy. Kondycji im brakuje, więc na razie podziękujemy. Chyba że ci, którzy mają już naprawdę słabą kondycję, jak na przykład Kuelar i jak na przykład Leuzzi, to tych sobie tam wyślemy. No i teraz zobaczmy hajs. No tak, mamy jak to tak mało? Albo 60% do wykorzystania. No dobra. Jakoś to będzie. Więc co? No wróćmy do głębi składu. Zobaczmy, która pozycja wymaga natychmiastowej reakcji, czyli no Aguer. No Aguer da radę, tylko że jeśli Aguer wypluje te słowa, że jeśli będzie kontuzjowany, to będziemy w dupie. Naprawdę w dupie. No ale obrona, no jest Medina i Schmidt i oni w sumie grali przez prawie cały sezon poprzedni. Burdisso i Romero to takie ciężkie rezerwy. Daniel Romero, 20-latek w sumie, no on ma jeszcze ten potencjał, ale może troszkę za mały. Obrona lewa no jest, w razie czego. Prawa obrona jest, defensywna pomoc jest. Środek pomocy jest. Prawe skrzydło jest, lewe skrzydło jest, napad jest, czyli w sumie na obronę tylko kogoś poszukamy i ewentualnie jeszcze może bramkarza. Więc dobra, zacznijmy. No zobaczmy teraz standardowo... A co to? Diego Sandoval? Aha, no tak! Ale będzie zajebiście jak przyjdzie. Dobra, zasugerujmy obrońcę środkowego. No transfer zobaczmy, nikogo nie ma. Koniec kontraktu, nikogo nie ma. Wypożyczenie, na pewno ktoś się znajdzie. Nie ma też? I transfer? Nikogo? No zobaczmy w takim razie, co tu się dzieje. Obrońca środek. Filtry mamy, no to co ty gadasz? Gerson Vargara 11,5 miliona. I co, on jest niby dostępny dla nas? No nie wiem z jakiej racji, panowie. Ale dobra. Ok, zobaczmy sobie może rekomendacje. Dobra, do wypożyczenia. A na liście transferowej? Ok, no kilku zawodników mamy. Między innymi jest to Calegari. Ile chcą za niego? 1 600 000. No nie, za dużo. Matias Gonzalez. Tutaj widzę, że już coraz słabsi są. Oj nie. Dobra. Do wypożyczenia. Tarabini. O! Tylko że to jest prawy, no ale widać gołym okiem, że to zdecydowanie jest środkowy obrońca. Może mała szybkość, ale no kurde, dobry jest. Tak więc dawaj, spróbujmy go wypożyczyć. Nie mamy pieniędzy. Na Tarabiniego, Kerato. Taki sobie, a ile oni tu są warci? No w sumie już coraz mniej. A ten do wypożyczenia za ile by był? Za 47 tysięcy, no nie. Dobra, to spróbujmy panowie z wygasłych transferów teraz poszukać. Szybkość, o jakiś nawalon. Nawalony. Ja tak się wam przyznam szczerze, że 10 lub 15 minut temu wstałem. I od razu zaczynam tutaj ostre nagrywanie. Więc dobra, zobaczmy po odbiorze. O, proszę bardzo. Carlos Valero. O kurwa. Ej, dobra, jak tutaj mamy z tego, czyli dajmy zarząd. O, zostawmy sobie tak 250 tysięcy na transfery. Anuluj, anuluj, panowie, panowie, spokojnie. Dobra, i jak? Zaplecze, rotację, zobaczmy. 400, nie, to dalej za mało. Dalej zdecydowanie za mało. Więc jeszcze raz tutaj się bujnijmy. Dobra, 130 tysięcy zostawimy. O, no i już. Tak więc resetuj. I tak, zaplecze zespołu 2600 chcę zarabiać, no to chyba trochę za dużo jak na zaplecze zespołu. Tutaj półtoraczka. Dobra, premia za występ zdecydowanie mniejsza. Dobra, tyle jestem ci w stanie zaoferować. 2,5 dalej chcę, no to dobra. No to znowu, no dobra, 1600. I tutaj dalej mniej, zaraz się zgodzi, spokojnie, ale dłużej trochę. To może coś z niego być jednak. Dobra, może zgodzę się na te 2,5, ale wtedy tutaj już będzie bardzo mało. Więc no, premia za czyste konto powinna być wyższa niż premia za występ. I niewykorzystane rezerwowe, no to już poniżej stówki, gdzieś tyle. Dobra, no i proszę bardzo. I będzie Carlos Valero. Tak więc, no moim zdaniem kolejny dobry transfer. Acevedo, Castillo, Diego Suarez i Contente. Dobra, nic tu ciekawego nie ma, tak więc tamten niech przychodzi. To teraz zobaczmy sobie na bramkarzy. Czy coś tutaj mamy wartego uwagi? No jest jakiś 16-latek na przykład. Dobra, Nicolas Zelaya. Dominguez. La 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 la. La 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 la. Dobra, refleks. O, 14. No i mamy Sebastian Uranga. Nic ciekawego. Alvarez. Gutierrez. Akisto. Aguer. Ouu. Ten chyba nie jest, kurde, tragiczny, co? Weźmy sobie... Kurde, jest dobry nawet bym powiedział. Ile byś chciał? Niedużo. Więc dobra, Aguajera sobie chyba ściągniemy. A zobaczmy jeszcze, kto jest do wypożyczenia. No to tutaj już nic ciekawego nie ma. Chyba, że ktoś z ciekawym refleksem. O. Dobra, zobaczmy tego Sara i Kae Castro. To już nie. No dobra, tak więc kontynuujmy. Zobaczmy teraz po pierwsze, czy ten obrońca przyjdzie. No musi, no już podpis prawie złożył pod kontraktem. Więc musi być dobrze. Dobra, i teraz tak, Aguiar mamy raport. No jednak, kurwa, bardzo słaby. Jedna gwiazdka. Dlaczego przyszedł? Aż taki, kurde, on aż taki zły chyba nie jest. Dobra, no ten SAR. Zbyt wiele wątpliwości co do tego piłkarza. Brak zainteresowania to po pierwsze. Nie jest profesjonalistą. Musiałby nauczyć się języka. Sytuacja 1 na 1 jest tragiczny. Może być podatny na problemy związane z aklimatyzacją, ale uwielbia mecze o dużą stawkę, byłby wzmocnieniem, odległość na jaką potrafi piłkę wykopać. Mógł być zainteresowany, zrównoważona, normalna osobowość, jest reprezentantem kraju. Kurde, fantastyczne oceny. No dobra, spróbujmy go wypożyczyć. A, tylko transfer za 115 tysięcy. No w sumie mamy tyle, nie? Z tego co ja widzę, to chyba byłby najlepszy, kurde, bramkarz, jakiego możemy pozyskać jak na razie. Dobra, musimy zgłosić zawodników do rundy kwalifikacyjnej, więc no zgłaszamy. Donelli, Romero, Correa, Medina, Oruela, Rodriguez, Monje, Leuzzi, Poncio, Rodriguez, Medero, Kuelar, Rajunta, Sporle, Cavallaro, Schmidt, Ferracutti, Aguer, Quiroga, Rojas, Canteros, Burdisso i Jakob. Jeszcze mamy miejsce na dwóch zawodników. Czyli na tych, co akurat przyjdą. No oby przyszli. SAR, oferta zaakceptowana, ale on aż 11 tysięcy chce zarabiać. Gdzie u nas kluczowy zawodnik może zarabiać 4,5 tysiąca maksymalnie. Nie, dobra. Tak więc ten nie przyjdzie do nas. Dobra, tak więc szukamy dalej. Chyba że, właśnie, zobaczmy może sobie. Zasugerujmy teraz na bramkarza. No transfer powiedzmy, nie ma. Wypożyczenie. Jest. Lores. Aha, dobra, to nie ten. Rodriguez. No ale nie, 72 tysiące, no gdzie? Gdzie, panie? No a ten Lores? Co z nim? Dlaczego jego nie ten? 115 tysięcy i byłby nasz. Dobra, trudno. Nie. Mamy tam Rojasa, tak więc dobra. Jeszcze raz tutaj bramkarz. Z wolnego transferu może jakiś? Nie ma, koniec kontraktu, nie ma, transfer, nie ma. I wypożyczenie to tylko ten Rodriguez. Dobra, no nic ciekawego dla mnie nie ma. Nasz dyrektor. Dobra, no dalej do wypożyczenia mamy, tak więc może nie po refleksie, tylko teraz 1 na 1 właśnie. 1 na 1. 13. Acosta. Lub Fabian Toledo. No kurde, słabo na tej bramce coś tu jest, no. Tak więc zobaczmy teraz może na liście transferowej. Rafael Romo. Za ile? 275 tysięcy. No dobra. Kurde, no i on byłby dobry. Dobra, spróbujmy złożyć. Tak. 40 tysięcy teraz. W miesięcznych ratach. No 36. 500. $250 i 55 teraz. Dobra. Spróbujmy takie coś złożyć dalej. Limousin, Barado, Menegatti. To on wygląda jak napastnik, kurde. Z szybkością, przyspieszeniem takim. Allende, Vera i Fernandez. Nic ciekawego. No zobaczmy z tym... Kto to był? Menegatti? Nie. Romo. Kontuzjowany. No ale dobra. Jest oferta zaakceptowana. No zaplecze zespołu to chyba nie. Kluczowy zawodnik. Troszeczkę mniej. 4,5 tysiąca. 11 tysięcy. No również nie przyjdzie. Dobra. Ten się rozstaje z agentem. Rozstał się z agentem, bo kurde chciał do nas przyjść. A ten się nie zgodził, jego agent. To jeszcze raz spróbujmy złożyć tą ofertę. Więc teraz będzie chciał troszkę mniej. No kluczowy zawodnik, ale tutaj mniej. No kurde, zgódź się, stary. Zamiast mniej to on chce coraz więcej, patrzcie go. No nie ma szans. Sam nawet się nie zgodzi. No zobaczcie. Nie. No dobra, szkoda. Jedziemy dalej. Może zaraz, kurde, coś tutaj... Sporle, kapitanem i Jakob... No dobra. Jak tak jest, nie będę nic zmieniał, bo nie chcę też za bardzo teraz spowodować, że... Kurde, i Valero też tutaj już ktoś składa mu ofertę. Sandoval! Sandoval! Proszę bardzo. Proszę bardzo. Sandoval przychodzi. Ale grubo. Dobra, tak więc ofensywny pomocnik środek to raczej nie będzie. To będzie raczej prawy skrzydłowy, lewy skrzydłowy albo środkowy pomocnik. No powiedzcie, że on jest słaby. Jest zajebisty. No my nie gramy, kurde, na OPS. Nie gramy na OPS, ale... Ale on i tak znajdzie miejsce w tym klubie. Znajdzie miejsce spokojnie. Dobra, tak więc ten już przyszedł, no to w sumie no... Tylko bramkarz został. I mamy już cały skład skompletowany maksymalnie. Kokada z FC Porto. No ja mogę pomarzyć o takich zawodnikach, nie? Maskera na przykład. Cudzoziemiec niezadowolony. No dobra, spróbujmy na przykład tego kupić. Tak więc damy wam 10, dobra, 0 teraz. A w miesięcznych ratach, w 4 latach, 1 000 000. Teraz są jakiś hajs, no ale my nie mamy, no, nie mamy, no. 245 i 600, no dobra, no zgódźmy się na żądania, zobaczmy ile on by tam chciał, ale raczej, kurde, nie przyjdzie. Chyba, żeby kluczowego zawodnika mu tu ciulnąć. O kurwa, agent ile sobie życzy. $7000, no pojebało. O, proszę bardzo, zgodził się nawet. No tylko, że teraz skąd ja to siano wytrzasnę? No chyba, że sprzedamy tego Rodrigueza za 1 000 000, go tam wystawiłem. Tylko, że on brak w ogóle zainteresowania jakiegokolwiek. No zobaczmy, 4-0 wygraliśmy. Najlepszy zawodnik, Poncio, proszę bardzo. 2 bramki, Sandoval już strzelił i Rodriguez. Ajunta niestety kontuzjowany na 5-6 dni. Ale na szczęście no, tutaj bardzo szybko wróci do ogrania. Tak więc zobaczmy właśnie ten składzik i Quiroga tutaj jest zainteresowanie, ale my sprzedajemy Adriana Rodrigueza. Też jest zainteresowanie. Lista życzeń 2 klubów, ale wypożyczenie. Wypożyczenie, dobra, to jeszcze raz zaproponujmy go. Za 1 000 000. Ktoś się musi znaleźć. Ktoś na pewno się znajdzie, kto będzie chciał trening. No właśnie. Yeah. Okej. Okay. Widzę, że taktycznie. I już zaczynamy argentyńską ekstraklasę. A tutaj Copa Libertadores już zaraz będzie. A my tutaj graliśmy wczoraj meczyk, nie? 24. No właśnie wczoraj. Tak więc ten mecz towarzyski już anulujemy i zaczynamy w tym odcinku. Rozegramy sobie pierwszy mecz Copa Libertadores. Świetnie. Dobra. Rodriguez 0 zainteresowania dalej niestety. Spotkanie ze sztabem, no zobaczmy. Dobra, dalej. Correa, przyjęcie piłki, Monier, ustawianie się. Rodriguez, lewa strona, ok. Rzadziej rajdy z piłką Medina, ok. Petrowicz, no dawaj do wypożyczenia. Kuelar. No jak to ściągnięty, dawaj go też, transfer tutaj proponuj klubom. 925 000, kurde, tyle siana za niego to normalnie. Matias Soto, no tego też sprzedajmy. 375 000. Leuzzi, niepotrzebny zawodnik. Donelli w rotacji. I ten, propozycja wypożyczenia. Dobra, no to jedziemy. Aha, no ten mecz tutaj towarzyski trzeba będzie anulować. Kuelar, jest 675 000. Pięknie, przyjmujemy ofertę. Valero gotów do podpisania kontraktu. Świetnie. Dobra, i będzie ten obrońca u nas, ale dobrze. Ok, zobaczmy jego raport. No, 1,5 gwiazdki, ale ma szansę się rozwinąć. Ale nie, środkowy bym chciał. No, ma szansę się rozwinąć nawet na zawodnika takiego, jakim jest Medina. No bo no jest dobry, nie oszukujmy się, jest dobry Valero. Może psychicznie nie ma jakiegoś szału, ale będzie fajnie. Dobra, no to jedziemy dalej. Już anulujemy ten tutaj mecz towarzyski. Gdzie ja mam szluga? Panowie, jest. Dobra, tutaj Walencja przyjmuje ster. No i Petrowicz, zobaczmy. No jasne, żeby warto było w sumie śledzić. No to jest wysunięty napastnik. No ale ja nie potrzebuję. Dobra, więc teraz co ja miałem? Kalendarz. I ten tutaj odwołaj. A to jest Ekstraklasa już! O kurde, to my już zaczynamy Ekstraklasę. Patrzcie na to. Ale grubo. Dobra, no to trening. No tutaj taktyka na przeciętnym. Dalej, co tutaj jeszcze ustawimy? No i po kolei już później. Kondycja. Kondycja, panowanie nad piłką. No i jedziemy. Jedziemy, tak więc już za 3 dni pierwszy mecz. Dobra. Moskera, kontrakt, no tak. Tak, przedłużymy. Czyli przyjdzie jednak ten bramkarz do nas. Przyjdzie do nas ten bramkarz. Ale dobrze. Oła. Kuelar gotów do podpisania i tak, 675 000. Wyjazd. Wyjazd z klubu, dawać ten hajs. No ale my w sumie potrzebujemy 700 000 na tego bramkarza. Ramirez, dobra, ten. No, mamy 462 000. O, dawaj, zwiększenie budżetu transferowego, dawać mi. Co ty świrujesz? Co ty gadasz? No dobra, jeszcze raz spróbujemy finanse, teraz budżet płacowy. Jest! Nie możemy z tego powodu ryzykować stabilności finansowej klubu. Co ty gadasz? Przecież jakiej stabilności? Przecież zobaczcie, ile macie pieniędzy. 9 milionów. No ale idioci, co? Przecież to ja nie wierzę w to po prostu. Chyba że jeszcze kogoś sprzedamy. Jeden z Beniaminków, to będzie nasz pierwszy przeciwnik. No dobrze. Takie mecze powinniśmy wygrywać. San Lorenzo. Dobra, tutaj nic nie mam do powiedzenia. Banfield miało sporo szczęścia. No dobra. Bez dwóch zdań, dobra, okej. Okay. No zobaczmy dalej składzik i kto tutaj, albo zobaczmy w rezerwach właśnie, co tutaj się dzieje. Informacje ogólne, może tutaj mamy, o, na przykład Leuzzi, to aż tyle jest wart? Okej, okay. Soto właśnie, Bastamante. Dawaj, tego też postaramy się sprzedać. Crespo. Porządne nazwisko ma. Za 200 000. Kisneros. A tutaj już coraz mniej są warci. No ale ten Leuzzi za 450. Dobra, spróbujmy go zaproponować, ale na razie nie wystawiajmy. Dobra. No i zobaczmy, jak to będzie. Już jutro zaczynamy. Czyli w sumie no, rozegramy ten jeden mecz i na razie chyba styka. A już od następnego odcinka gdzie skończymy okienko transferowe, zaczniemy już normalnie, czyli no mecze, po prostu mecze, po 4 mecze na odcinek. Brak ofert dla 4 zawodników. Jedziemy dalej. No trzeba teraz hajskołować, ale teraz zajmijmy się meczem naszym. Więc zapowiedź meczu, skład drużyny. No i teraz, wybaczcie, ale muszę ten skład sobie tutaj ułożyć. Więc no Aguer na pewno na bramce. Na prawej stronie no to wejdzie Sporle. Tutaj Medina oczywiście oraz Schmidt. Tak, na lewej no to nie kto inny jak Monje. Tak jest, defensywny pomocnik Canteros, tutaj proszę bardzo najlepszy. No ale jest i Jakob, na razie tak. Poncio tutaj wysunięty rozgrywający Poncio, no nie wiem. Wysunięty to właśnie Canteros będzie. A za Poncio Medero, no właśnie. Medero, zapraszamy tutaj. Dalej skrzydłowy. Schodzący napastnik, co jest? Przecież ja to chyba zmieniałem. Dobra, tak więc prawy skrzydłowy no to Quiroga, lewy skrzydłowy Rodriguez, na napadzie Oruela. I tak zaczniemy ten pierwszy mecz. No i dalej tutaj Valero jeszcze nie jest zgłoszony. Rojas, ale on jest wypożyczony. I Sandoval, właśnie. Ale Sandovala trzeba będzie najpierw ograć. A ile on jest wart teraz? Zobaczmy, jak podpisał z nami. 2-3 miliona. Wow. Potężna suma, potężna suma. No i tak, no ustawmy sobie teraz rezerwowych. Tak więc no Romero tutaj. Dobra. Rodriguez jest. No to Cavallaro. Rojas. I Donelli. To może zamiast Rodrigueza Poncio nie wejdzie. Na środek. Dobra. No i takim składzikiem sobie jedziemy ten pierwszy mecz z Beniaminkiem, czyli tutaj no trzeba będzie wygrać. Muszą być 3 punkty. Nie widzę innego wyjścia. Dobra, Banfield jest w stanie zacząć od zwycięstwa. Jasne, że tak. Dobra, 4-5-1 tutaj cisną, tak więc ja myślę, że standardowo sobie tutaj poustawiamy. Dobra, tu słabsza noga, słabsza, no i bramkarzowi też słabszą nogę, dobra. Zepchnijmy rywali do defensywy, no w końcu, w sumie kurde, to nie była taka długa przerwa, ile to? 2 odcinki i już jesteśmy z powrotem. Dobra, no to zaczynamy, ale coś chyba kurde za wolno to leci. Dobra, Monie, Medero. Już jesteśmy w polu karnym. No prawie Jakob, Canteros, Medero, Rodriguez, Quiroga. Już jest 1-0. Pięknie. No i Quiroga już pierwsze trafienie w tym sezonie. No kolejna sytuacja. Rodriguez w polu karnym i Quiroga. Już 2. bramka, proszę bardzo. No spokojnie. Kurde, ej, normalnie ja... Panowie... Panowie, może być grubo w tym sezonie, naprawdę. Medina to jest ciężko poturbowany, sfrustrowanych kilku zawodników. Dwie asysty Rodrigueza. Jestem bardzo zadowolony. Tutaj myślę, że naprawdę można ich pochwalić spokojnie, bo dają radę, panowie, dają radę. Dobra, już tutaj sobie dokonajmy zmian. No i pierwsza sytuacja, chociaż nie ma szans. Quiroga do tyłu, Sporle. Jest Jakob, dobrze tutaj wspomógł naszych zawodników, Canteros. Ładnie. I będzie czerwona kartka dla Cardozo. Świetnie, tak więc teraz już nie ma szans, że cokolwiek się złego wydarzy dla naszego zespołu. Ale tutaj Oriuela dosyć słabo, ocena tylko 6-3, więc chyba zaraz Małolata wpuszczamy za Oriuelę. No, jedziesz. Jedziesz, ziomek, jedziesz, Medero. Aj, tam próbowaliśmy, ale rzut rożny jeszcze będzie. Rodriguez, Schmidt. Ach, ależ blisko. Ależ blisko, tam River 6 już jedzie, o kurwa. 5. 6-1, ale tam pocisnęli sobie. Dobra, 76 minuta, no i są zmiany, tak więc na pewno Donelli za Oruelę. Medero, tak więc dawaj Poncio. I jeszcze, no za Medinę dawaj Burdisso. Dobra, tak więc 3 zmiany. Tutaj zawodnicy, którzy nie wytrzymali kondycyjnie lub po prostu słabo spisywali się w tym meczu. Tak więc są zmiany na ostatnie 11 minut, około 12 tego spotkania. No i zobaczmy, czy jeszcze będzie nas stać na jakąś ciekawą akcję. Quiroga po hat-tricka, a tutaj druga czerwona kartka będzie. Tak więc w 9 kończą zawodnicy Athletic Tucuman. Dwóch zawodników tylko w murze, no to musi być bramka. Musi być gol. Kto będzie egzekwował? Canteros. No dawaj, Canteros, jebnij bramkę. Nie ma! Co ty gadasz? No kurde, ja bym strzelił pewnie. Ale lepa. Dobra, doliczony czas gry. Tutaj jeszcze jeden rzut wolny, ale bardzo słabo wykonany przez Rodrigueza. Jeszcze Burdisso, jak sobie przyjął. Monje, ale stracił piłkę. No i dobra, to już będzie koniec meczu. Już tutaj nic się nie wydarzy. Mimo że gramy w przewadze 2 zawodników, no to i tak ten mecz kończy się wynikiem 2-0. No i ładny powrót do ligi. Zaczynamy od zwycięstwa, tak więc dobra robota. Bramki strzelaliśmy, kiedy jeszcze szanse były wyrównane, więc ja tam jestem zadowolony oczywiście. Dobra, tak więc to sobie zrobię później. Quiroga najlepszy na boisku. No i dobra, tak więc panowie, to by było w sumie wszystko, więc tak powoli możemy w sumie sobie podsumować historię transferów. Więc sprzedaliśmy Laurito za 250 000, sporo zawodników na wolny transfer, Molina za 2 miliony i Kuelar za 675 000, co nam w sumie daje niecałe 3 miliony funtów. A kupiliśmy większość z wolnych transferów, jak Cavallaro, jak Rojas, Sandoval oraz Valero. A Monje i Correa wypożyczeni na 2 lata. I w sumie wydaliśmy 1 100 000 na transfery, tak więc no, w sumie na te wypożyczenia tylko tyle wydaliśmy. Finanse całkiem dobrze stoimy, tutaj prognoza to jest po prostu świetna, no 14 milionów funtów, tutaj naprawdę jest potężnie, jeśli chodzi o finanse, tylko nie wiem, dlaczego oni nie chcą mi tutaj dawać pieniędzy. Naprawdę nie wiem. No ale dobra, zobaczmy sobie kalendarz i co w następnym odcinku, a no na pewno dowiemy się, czy z tej pierwszej rundy wstępnej wydostaniemy się, ale raczej powinniśmy tutaj bezproblemowo. Zagramy również spotkanie z Vélez oraz spotkanie z Atle Brown, czyli Atletico pewnie, nie? Czy jak? Nie, Almirante. No dobra. Okej, to by było w sumie wszystko w tym odcinku, tak więc dzięki wielkie za oglądanie, no i do zobaczenia panowie następnym razem w świecie Football Managera i Pentagon Challenge. Tak więc trzymajcie się cieplutko, powodzenia, do zobaczenia, siema!